Cześć, witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku. Wypadałoby powiedzieć, że z numizmatyki, ale jednak nie. Dzisiaj weźmiemy na okładkę kolejny, już drugi na kanale moim, unboxing. No co tu więcej mówić? Ta okładka mówi wiele już sama za siebie. Płyta legendarna. Płyta, która według mnie nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ szczerze mówiąc, przesłuchałem tylko parę utworów z tej płyty, chyba z trzy. Po prostu dyskografia tego zespołu, jakim jest Pink Floyd, za bardzo nigdy mnie nie interesowała. Może dlatego, że owy zespół sprzedał miliony płyt. To nawet nie ma co mówić. On się znajduje w czołówce najlepiej sprzedających się zespołów wszechczasów. Wydał taki singiel, który osiągnął prawie w wszystkich krajach na świecie pierwsze miejsca, o czym mówi zdobycie pierwszego miejsca na Billboardzie w Wielkiej Brytanii, czyli Another Brick on the Wall. Ale tak naprawdę ten jeden singiel jest naprawdę bardzo znany, ale większość piosenek to już są według mnie znane przez koneserów muzyki rockowej oraz Pink Floydowców, ponieważ zespół, jakim był Pink Floyd, nie specjalizował się na jakichś naprawdę bardzo dobrych singlach. Za dużo też ich nie wydał. Może dużo ich wydał, ale większość lub nawet nie weszła na listę przebojów. Dlatego piosenki Pink Floyd nie są aż tak bardzo znane, jak na przykład piosenki Michaela Jacksona, piosenki Madonny, piosenki Backstreet Boys, choć to już jest całkiem inna epoka, czy chociażby dobrze i dosyć gruntownie przeze mnie omawianego zespołu, jakim był zespół Queen. W przeciągu swojej całej kariery oni, Pink Floydowcy, wydali 14 albumów studyjnych. Będę nawiązywał trochę do zespołu Queen, który wydał 15 albumów studyjnych. No i sprzedaż tych albumów klasyfikowana jest około 250 milionów sztuk. To jest ich najpotężniejszy album studyjny. Piastuje on pierwsze miejsce, drugie miejsce od razu piastuje bardzo słynny album, jakim jest również The Wall, Cegła, 79 roku, którego właśnie single promujący było Another Brick on the Wall. Tak widzicie, się to prezentuje. Bardzo, bardzo ciekawa okładka. Ten album pochodzi z roku 1973. Był to już któryś z kolei, myślę, że nawet piąty album studyjny zespołu, ale on naprawdę bardzo, bardzo mocny sukces odniósł. Można powiedzieć, nie wydał on w świat jakiś bardzo słynny singiel. Tak chociażby jakby Bohemian Rhapsody z Queenu, płyta uważana za jedną z najlepszych, czyli A Night of the Opera, i właśnie wydał ten słynny singiel Bohemian Rhapsody. Tak samo ta płyta bardzo, bardzo dobra, ale żadnego takiego singla bardzo słynnego ona nie wydała. Choć Money czy Time też są bardzo to ciekawe, dosyć nawet słynne piosenki. No i tak to właśnie się prezentuje. Ale ta płyta, można powiedzieć to z całą odpowiedzialnością, jest drugą najlepiej sprzedającą się płytą wszechczasów. The Dark Side of the Moon sprzedała się w około 50 milionach egzemplarzy. Pierwszą płytą, jak dobrze wszystkim nam wiadomo, jest płyta Michaela Jacksona, jaką był Thriller. Ja za bardzo nie będę mógł się wypowiadać w ogóle o tej płycie. Będę mógł ją unboxingować, może kiedyś już po wysłuchaniu i nabrania troszeczkę już, jakby to powiedzieć, doświadczenia z zespołem Pink Floyd, będę mógł ją nawet dobrze zrecenzować. Teraz spodziewajcie się recenzji płyt zespołu Dire Straits, ponieważ też od paru tygodni, nawet można powiedzieć od paru miesięcy, jestem dosyć zagorzałym fanem tego zespołu. No, nawet już o Queen nie wspominając, bo będę się starał osiągnąć całą dyskografię zespołu w albumach. Oczywiście nie w singlach, bo troszeczkę by mnie to wykosztowało oraz dużo to czasu by mi zajęło. Dobrze, rozpakujmy płytę. Dobrze, w tym momencie płyta została właśnie przeze mnie rozpakowana, jak widzimy, folia.
tym oto nożyczkiem. Pierwszy raz również spotykam się z takim techniką płyty kompaktowej, jaką jest DigiPack, czyli tekturowa okładka, nie plastikowa. Tak ona się prezentuje w środku. Mi to przypomina linię, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale jak wiecie, wszystkich tych serialach szpitalnych, o medycznych, tam jak jest ta linia życia, jak się pokazuje, że serce bije, że jest krążenie, tak to mi to tak przypomina. No ta flaga, którą widzimy, a raczej tęcza, w dzisiejszych czasach kojarzy nam się z ruchem LGBT, ale raczej myślę, że w latach 70. to nic wspólnego z tą tematyką nie miało. Przyjrzyjmy się utworom, jakie tutaj są, czyli Speak to Me, Braid in the Ear, On the Run, Time, The Great Gig in the Sky, Money, Use and them and color you like, brain damage i eclipse, coś takiego. Znam tylko parę utworów, znam Time, Money oraz On the Run, te trzy utwory. Dosyć ciekawe utwory. Ciekawostką jest to, że tutaj na tym albumie pojawiły się takie ciekawostki, jak na przykład tukanie, bicie zegara albo szelest monet, a raczej kasy. O, widzimy tutaj taką książeczkę. Kasy sklepowej z monetami. Tak się książeczka owa przedstawia. Tutaj mamy wszystkie utwory. Tutaj mamy oczywiście licencję. I tutaj mamy, jakby to powiedzieć, teksty wszystkich piosenek. Poczekajcie, skupimy ostrość. Widać coś? Chyba widać. No i tak to się prezentuje. Dziwne obrazki. Widać piramidę. Pink Floyd. Tutaj jakaś kolejna grafika. Śmiesznie to się prezentuje wszystko. Nie powiedziałbym, że jest to tak ciekawie graficznie zaprojektowane. No, taka dziwna sprawa. No i tak to się prezentuje wszystko. Tak, to są teksty piosenek. No i co tutaj mamy? Zaraz zobaczymy z drugiej strony. Tutaj mamy już płytkę, ale widzicie, to trochę jest dziwne, ponieważ troszeczkę możemy uszkodzić płytę poprzez, czekajcie, takie wyciąganie. Zbliżniemy od tej strony. Poczekajcie, odłożymy na chwilkę kamerkę. Dwoma rączkami wzięliśmy to, wyciągnęliśmy. Tak. No wiecie co? Położymy na normalnej płycie, a tak, że to musimy tam wciągnąć i wyciągnąć. Tak ta płyta się prezentuje. Spis wszystkich utworów. Oczywiście jest to remastered. Może nie remastered, ale ponowna edycja wydana w roku 2011. Wszystkie utwory zostały przerobione przez jakiegoś tam dźwiękowca, który pomógł w wydaniu albumu The Walk. Dobrze, to tak to wszystko się prezentuje. Tutaj widzimy DigiPacka, książeczkę z tekstami oraz płytę. A ja się w tym momencie z wami pożegnam i zaproszę do kolejnych odcinków, które już niebawem. Cześć!